A drużyna kartofliska, zamiast robić to, co jej najlepiej wychodzi, czyli po prostu nie grać w piłkę, to zgłosiła się do kolejnych rozgrywek. I jak nam poszło? No jak nam mogło pójść? No kompromitacja. A już za chwilę szybka relacja z naszych pierwszych trzech wspaniałych spotkań. Mnóstwo bonusów i kartofliskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Szczegóły promocji pod filmikiem. A drużyna Kartofliska przystąpiła do rozgrywek nocnej ligi halowej w Zielonce. No, do czwartej ligi, żeby nie było. Ale tam też poziom wysoki. Zaraz pierwszy mecz. Zastanawiam się dalej, co z nami jest nie tak. Dlaczego się zgłosiliśmy do tak silnej ligi? To nie będzie zwykły mecz. Nocna liga, więc mecze gramy wieczorami, w poniedziałki. Nasz pierwszy mecz rozegraliśmy o godzinie 22:20. Już za chwilę, wielkie starcie. Pretenderzy do tytułu mistrza czwartej ligi, nocnej ligi halowej, drużyna Kartofliska. Kartofliska kontra Żoga Bonito. Tak jest, no próbuję się tutaj zidentyfikować jednego zawodnika. Aha, jest chyba, mamy już pierwszą bramkę. To był początek, nie? Nie, wytrzymaliśmy. Nie. No można powiedzieć, że nie była to wielka twierdza, jeżeli chodzi o ekipę Kartoflisk. 50 chyba straciliśmy pierwszą bramkę. W sekundzie. Szybko to się zaczęło. No, zdecydowanie szybko. Powiem ci, boję się o to spotkanie. Fajna ta liga jest generalnie. Musimy tutaj oddać zawodnikom Kartoflik, że ten trening na pewno Łukasz Pokrzywnicki 2-0. 2-0 tutaj Paweł Muszyński, powiedzieć, że mógł się on lepiej zachować, tam spogląda na parkiet, jakby troszeczkę zwraca uwagę organizatorom, że jest nierówno. Nierówno? I ta piłka chyba zrobiła kozioł, wiesz? Nie ma 10 minut, przegrywamy 0-3. Jest na trybunie, słuchajcie, no już 3-0. To jest najsłabsza drużyna obok nas, tak? Tak. Patrz, zobacz, czekał na to! Bardzo dobry początek. Było teraz Konrad Ferszter, no odważna decyzja. Chciał chyba sprawdzić czujność bramkarza. Do przerwy 0-5. Sebastian drży. Co ja robię ze swoim życiem? Zamiast iść spać, to oglądam Kartofliska w akcji na hali. No przecież jeszcze wcześniej jest na scenie, daj spokój. Chcesz jedno strzelić, no. Tam, ale defensywa Żogi cały czas czujna jest! Jest! Łukasz Śledziecki! Mamy to gola 1-7! Oni wiedzą, że to spotkanie da się jeszcze wyciągnąć. No i wyciągnęliśmy, no. Wynik końcowy 3-9. Więc jak widać, w pierwszym meczu kompromitacji nie było, ba, nawet nas chwalili. Po tym ostatnim spotkaniu na tym Facebooku, to tam można powiedzieć huczało, grzmiało odnośnie formy zawodników, których macie po waszej prawej stronie, i że forma przyszła zbyt szybko, że za dobrze grają. No zobaczymy, czy to nie będzie jakiś taki delikatny falstart w wykonaniu tej drużyny i czy ta forma, ta właściwa przez kibiców, oczekiwana, dojedzie. Co pan za repertuar zagrań dzisiaj przygotował? Dzisiaj? Something special będzie? Dzisiaj będzie something special. Dzisiaj mam zamiar się nie rzucać. Czy to jest spotkanie, w którym walczą o to ostatnie miejsce, aby sięgnąć dna? A ty nie mówiłeś ostatnio, że lekarz ci zabrania grać? No tak. Zabrania grać, tak? Czyli lekarz się nie zna? Lekarz się nie zna. Nie no, nie oszukujmy się. Jak ja nie będę mógł grać na waszym poziomie w wieku 30 lat, no to już tylko kartka inwalida, no bez przesady. No tak, jeszcze Radek powiedział mi przed transmisją, że bardzo dobrze zrobił, że przed spotkaniem zajechał do KFC. Dzisiaj na pewno będzie dobrze. Mam czutkę. A chuchi? To mu dużo dało, nie wiem dokładnie czego, powiedział, że było tego dużo, ale to była świetna decyzja, prawdopodobnie najlepsza dzisiejszego wieczora. Jaka sonda jest na stronie, co dziś zrobią Kartofliska? Przegrają, druga odpowiedź, pechowo przegrają. I dobrze się zaprezentował, póki miał siły, bo wiemy, że ten skład był dosyć okrojony. O, to jest niemożliwe! Nie wierzy ławka rezerwowych w to, co się wydarzyło. Nie wierzą. Nie no, Radek Rzeźnikiewicz aż wstał. Wpadłeś na to, że my w tej lidze będziemy prowadzić 1-0? Opadł! Żadna sztuka prowadzić 1-0, ale prowadzić... Zobacz, jeszcze mamy dół. Ja pierdolę! Czy może być 2-0? Nie! 2-0!
prawdopodobnie. Ależ miał nosa, Łukasz Śledziecki. Co tu się dzieje? Nie wiem, wiesz co, ja muszę przetrzeć oczy. Uszczypnij mnie. Spokojnie, później zaczęła się wyliczanka jak u Kaszpirowskiego. Adin. Jest Adrian Bielecki, jest uderzenie i mamy bramkę. Dwa. Ten składa się do strzału zablokowany przez własnego chyba przez zawodnika. Własnego zawodnika, przez Przemysława Jabłońskiego. Olek Klos. Trzy. Jego jest uderzenie, zaraz może być dobitka. Jeszcze jedna i jest bramka. Adrian Bielecki. 3-2. I na minutę przed końcem elegancko przegrywaliśmy 2-3. I wtedy nam coś odjebawszy. Ten gościu świetnie Radka znawiedział, jak się tutaj zachować. Jest Krzysiek Czerwonka. Niemożliwe! Zrobił to! 3-3! I to lewą nogą wyrównuje stan z tego spotkania. 3-3! 12 sekund do końca. Co tutaj wymyśli drużyna Lemy? Jest uderzenie, ale piłka prześlizgnęła się tam tylko po stopie i to własnego zawodnika. 9 sekund do końca nasza piłka. Zdarzało nam się już przegrywać takie mecze. 9 sekund do końca. Czyżbyśmy mieli zwycięski remis dla drużyny Kartoflisk? Wybija nie piłkę ma jak najdalej. Patrz, nasza piłka. Też ta piłka, Bartłomiej Urbański! Jest! O kurwa! Nieprawdopodobnie! I po niczym nieuzasadnionej radości, kiedy przyszło otrzeźwienie, co my żeśmy zrobili, no to co mogliśmy zrobić? No, tylko przeprosić. Radek prosi, żeby wszystkich kibiców przeprosić i w jego imieniu to oczywiście czynimy. Kto czuje się urażony tym meczem, kto czuje się urażony wynikiem. No cóż, w imieniu Radka, w imieniu całej drużyny Kartoflisk przepraszamy przez duże P. A co z tą bramką na 4 sekundy przed końcem? Fajne to było? Nie, nie fajne. Pisali, że nie fajne. Powiedz chociaż, że celowałeś obok bramki. Celowałem obok. Ostatnio poszło za dobrze, to trzeba było dzwonić po osłabienia. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że spełnię swoją rolę. Jeśli mam obniżyć poziom, to myślę, że jest to rzecz, którą robiłem tyle razy w życiu, że dzisiaj też powinien sobie dać radę. No i witamy Was na ostatnim spotkaniu dnia dzisiejszego. 23 w poniedziałek, to jest idealna pora dla Pana, przecież Pan się o 23 dopiero rozkręca. Tak, bo kończę program dość późno i wtedy mogę trochę się odprężyć. I często na mieście? Nie, zawsze gram w piłkę nożną. Zawsze dla rozluźnienia gram piękny futbol. Leszek Milewski, z którym tu przyjechałem, zapytał mnie, co mną kierowało, że chcę zagrać w piłkę nożną w poniedziałek o 23 w Zielonce. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Myślałem całą drogę z Łodzi do Warszawy, nie wiedziałem. W ogóle jest bardzo ciekawostka, Kuba był w tym kimś stroju na weselu. To własnym? Jest, tak, oczywiście. Właśnie w taki sposób. Dajcie Kuba po prostu spokój. Zawsze ma. To na szczególne okazje, takie jak mecze, wesela, chrzciny, rauty i bale w Wiedniu, to zawsze tak się ubiera. Dobrze się zaczęło, nie? No te ponad gramy jeszcze kągaćmy nie dostali. Ej, no kurna, ja obiecałem stromotny wpierdol dzisiaj. No, patrz, 0-1. Teraz Daniel Dylewski sam na sam z Pawłem Muszyńskim zatańczył tutaj. Ładnie, ładnie, ładnie. No i jest bramka. Kurwa. Nie mam siły nawet kurwa siedzieć. Kiszone to jednak jest coś, tak? Dobrze zrobione. O, w okienko. Do przerwy jedynie 0,7 dostajemy w dupala. Ulubiony wynik? Obiecałeś, że będzie dobry wynik. Panowie, mamy 5 na zmianę. Mamy. Minuta. Okej. Okay. Daniel Dylewski, czy zła karta Kartoflisk się odwróci? Też nie. 8-0. Przecież no. Decyzja, a nie siła. Dokładnie. Gdybyśmy tak grali od samego początku, to byśmy tutaj normalnie prowadzili to. Ja proponuję, żeby 8-0 już. Motto drużyny nie ma alkoholu bez alkoholu zamienić na, jak było, precyzja, a nie siła, tak? O, to jest nowe motto drużyny Kartofliska. Precyzja, a nie siła. No, teraz na pewno w tej akcji będzie precyzja, zobacz. Miarą właśnie jego sukcesu jest nie tyle liczba przesędziowanych spotkań, co tyle, co to, ile mógł sobie kupić za te spotkania. Kurwa, gol! Brawo! My mamy bramkę. Panie, tylko hasło zostało zmienione i od razu gol. 15 ojciec, sekund później. Ojciec sukcesu. To był akurat przypadek. Nie był przypadek. Strzeliłeś gola i mówisz, że to przypadek był? Tak. Czego Radek tutaj właśnie nie sępił? Dlaczego? Oj. Powinien zostać w tym miejscu Radek i poczekać na podanie, po prostu. Kurczę, zapomniałem tego sformułowania. A, zdjął mu simloka. No dobra, ile było? Bramka za sobie. Właśnie, ile puściłeś? Ja z dwie chyba tylko. 11-3, czyli tak. Dobry wynik. Po takich wynikach jak gwiazdorzy koszuleczki se podpisują po meczu. Oddajcie koszulki, a nie. Czemu taka drużyna nie awansuje? Poczuwałem, że będzie dobry wynik, więc dobre piwko sobie wziąłem. Au!
wow! Mnóstwo bonusów i kartofiskowe koszulki za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Szczegóły promocji pod filmikiem.